Rozdział 27. O wojnach domowych Mariusza i Sulli. Gdy Mariusz, zbrukany już krwią obywateli po wymordowaniu mnóstwa ludzi z przeciwnego sobie obozu, a zwyciężony wreszcie uszedł z miasta, i gdy państwo zaledwie odetchnąć zdołało wtedy, że użyje tu słów Tuliuszowych, więcej jeszcze srożyć się zaczął Cynna wraz z Mariuszem. Bo razem z życiem najznakomitszych mężów zgaszone zostały światła Rzeczpospolitej. Pomścił to pełne okrucieństw zwycięstwo Sulla, ale jakie zmniejszenie liczby obywateli i jakie dla państwa klęski ta pomsta sprawiła, i mówić o tym nie potrzeba. O tym odwecie, której więcej strat przyniósł niż owe zbrodnie przezeń karane, choćby one niepomszczone zostały, tak mówi Lucanus. Przesadzono i miarę w lekarstwach przebrano, a nazbyt natarczywie chorobę ścigano i padli winowajcy od takowej biedy, lecz cóż, sami też winowajcy zostali się wtedy. W owej wojnie Mariusza i Sulli, oprócz tych, co w polu i w szeregach polegli, w samym też mieście trupami zasłane zostały przedmieścia, ulice, rynki, teatry i świątynie do tego stopnia, iż trudno jest rozstrzygnąć, kiedy zwycięzcy więcej namordowali ludzi niż przed bitwą, aby przygotować zwycięstwo, czyli potem, gdy zwycięstwo już odnieśli byli. Gdy Mariusz, powróciwszy samowolnie z wygnania, znowu był górą, to oprócz różnych rzezi na prawo i lewo popełnionych głowę konsula Oktawiusza na mównicy wystawiono Cezarowie we własnych domach przez Fimbrię pomordowani zostali Krasowie dwaj, ojciec i syn, jeden na oczach drugiego, uśmierceni Bebius i Nomitorius, hakami włóczeni, rozszarpani zginęli. Catulus przez wypicie trucizny uszedł rąk nieprzyjaciół, Merula, kapłan dialski, poderżnąwszy sobie żyły z krwi własnej ofiary Jowiszowi złożył. W oczach samegoż Mariusza mordowano ustawicznie tych wszystkich, którym on przy powitaniu ręki podać nie chciał.